No to co? No to jedziemy. To. Show must go on. Dokładnie, inaczej się nie da. Cześć, witam Was na kolejnym odcinku Rozmów na Magazynowej 14a. A dzisiaj gościni specjalna, gościni naprawdę specjalna, bo zaraz się tego dowiecie, bo ja się tego dowiedziałem przed nagraniem, dlatego teraz płonę cały z podniecenia. Performerka burleski, Bany Delisz. Bany, witam Cię serdecznie. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie, Sylwestrze. Ale zanim powiemy to, czym ja się tak podniecam, zanim o tym coś powiemy, słuchajcie, to najpierw powiemy o tym, że Bany występuje na scenie burleskowej od 11 lat. I oczywiście to powiem, jest jedną z niewielu performerek z tak długim stażem w Polsce i jedną z niewielu profesjonalnych performerek burleski. I oczywiście ja zadam to pytanie. Wiem, wy już macie dosyć, bo ja wszystkich pytam, jak to wszystko się zaczęło, ale dokładnie, Bany, jak to się zaczęło? Boże, to się zaczęło całkowicie przypadkiem. Ponieważ jak wiesz, u mnie moje życie to jest ciąg niesamowitych przypadków i niesamowitych zdarzeń. I tak też ta moja historia burleskowa się potoczyła, gdyż iż po tym, jak wróciłam na stałe do Polski ze Szwajcarii, no trzeba było pozbierać dupę po rozwodzie, no, wiadomo. Każdy z nas ma podobną historię. Nie czarujmy, że jesteśmy tacy wyjątkowi. I wtedy moja przyjaciółka zawlokła mnie siłą i przemocą na lekcję tańca brzucha. I przez 4 lata sobie tam działałam, aczkolwiek zaczęło mnie to nudzić po prostu, bo to już było, to było to samo. To cały czas było to samo, sama historia w kółko opowiadana. I wreszcie gdzieś tam pojawiły się warsztaty właśnie w ramach tych szkół orientalnych burleski. No, jeszcze prowadziła dziewczyna z Łodzi, która performerką burleski nie jest, żebyście mieli tego świadomość. Ona jest nauczycielką tańca brzucha, tribal fusion, flamenco i do tego show burlesk. No i poszłam... Czy to jest... Wiesz co, ja teraz nie pamiętam, jak się ona nazywa. Jest mi strasznie głupio, ale to już było tyle lat temu, że zapomniałam. A ja myślę, że mówisz o Annie Redding. Dokładnie! Dokładnie. I teraz słuchajcie, i my się na to nie omawialiśmy, nie. Natomiast Ania Redlin była kiedyś w studium teatralnym przy Teatrze Druga Strefa i też grała w spektaklach, które pokazywaliśmy lata temu jeszcze w Teatrze Komedia. Ale już, że tak powiem, koniec tych martyrologii, wspomnień Teatru Druga Strefa, przechodzimy do Twojego tematu i Twojego życia. I po prostu wiesz, poszłam do niej na pierwszy warsztat, potem na drugi warsztat i bardzo mi się to spodobało. Tylko wiadomo, to nie była burleska, którą robię teraz, to była show burlesk. To chodziło o to, że w bieliźnie coś tam, tutaj ramionko, tutaj rękawiczka. Kompletnie inny w ogóle schemat myślenia. Poczekaj, czy to była taka burleska jak z filmu burlesk? Tak, dokładnie. Czyli to jest tak, jak wszyscy kojarzą tak, burleskę. Tak, dokładnie. To właśnie była ta burleska jak na filmie. I potem zaczęłam występować w tych właśnie formacjach związanych ze szkołami teatralnymi. Zaczęłyśmy robić z koleżanką burleskę. Oczywiście nie wiedząc jeszcze, co robimy, ale pamiętajmy, Boże, to jest 11 lat temu. Słuchajcie, ludzie, to jest kawał świata. No ale tak się zaczęło. I wreszcie ktoś nam powiedział, jak poszłyśmy do sklepu Absynt, że Pinup Candy szuka dziewczyn do swojego zespołu. Spiknęli nas Pinup Candy i tak się to potoczyło. Potem w międzyczasie ten zespół się rozpadł, ja miałam przerwę i tak bardzo już nie chciałam do tego wszystkiego wracać, ale Candy do mnie zadzwoniła, mówi: Bany, ja cię bardzo proszę, ja robię scenę otwartą w Teatrze Komedia. Tam na tyłach Teatru Komedia to się nazywa... Tam był taka restauracja, tak. Tam z taką fajną sceną, taką wysoką, drewnianą, kotary i tak dalej. Mówi: ja cię bardzo proszę, ty wróć. A mówię: dobra, no. Zrobiłam wreszcie porządny, burleskowy numer z pokazywaniem cycków. Kanada. Pamiętasz, mój słynny numer Kanada. Od tego numeru się zaczęło, potem na kolejną scenę otwartą był Bond, bo zostało rzucone hasło: robimy temat zimnowojenny, bo to było w rocznicę stanu wojennego. Oczywiście ja jak zwykle byłam jedynym debilem, który się przygotował do zadanego ćwiczenia i odwalił swój numer Bond. I potem poszło, tak? I powoli zaczęłam, wróciłam do burleski, potem poznałam Kim Lee. I Kim Lee mnie trochę, no praktycznie na kopach popchnął,
Potem poznałam Ciebie przez Kimli, tutaj właśnie w Teatrze Druga Strefa, podczas wyborów Miss Trans, gdzie przyjechałam świeżo po wyrwaniu zęba. Jako rano wstałam, bo miałam wyrywanie w środku nocy, bo ząb wziął, pękł i trzeba było go usunąć. Obudziłam się rano, schodzę na dół do moich rodziców, mówię, słuchajcie, czy ja jestem bardzo opuchnięta, spałam całą noc z tą paczką groszku na ryju, nie? Wstałam rano, mówię, słuchajcie, czy bardzo jestem opuchnięta? Nie, wygląda, żebyś tam 2 kilo przytyła, dasz radę. I przyjechałam tutaj do ciebie, to był lipiec i będzie było tak strasznie gorąco. A ja miałam jeszcze wtedy wełniany garnitur do Bonda. Myślałam, że po prostu zejdę. I wchodząc na scenę, przy pełnej ciemności, to był zrobiony catwalk wtedy, weszła mnie od tej strony, co trzeba, i mi spodnie, które były tutaj na suwaki, z jednej strony się rozwalił suwak. No więc... Ja to pamiętam. Ja wiem, bo potem usłyszałam, to była najlepsza burleska na pełnej w kurwie. Dokładnie tak. I jeszcze na proszkach przeciwbólowych przecież. No więc takie były początki, tak? No dobra, tu mamy początki za sobą. Ja oczywiście z dużym sentymentem wspominam ten moment, kiedy Kimli mi o tobie powiedział i powiedział, ty ją weź, ona jest świetna. I to był ten wspaniały Kim, którego tak bardzo nam brakuje, ale on cały czas nas bawi, on cały czas jest radością jak w naszych wspomnieniach. To prawda. I dobrze, i teraz jest ten moment, no właśnie, bo początki... Początki. Zresztą ten numer Bonda, ja nie wiem, ty go jeszcze robisz? Wiesz co, ja do niego kostium jeszcze posiadam. Bo ja go ostatni raz widziałam w 2016 roku. On cały czas jest. Nie, bo ja tak pytam, bo niektórzy mają performerzy, performerki, osoby performujące, mają takie numery, które im towarzyszą przez całe życie, niezależnie od okoliczności. Czyli zostaje taki numer, który się zrobiło kiedyś, a ja już go nie chcę robić. No, zrobisz Bonda? Wiesz co, to tak jest z herbatką. Herbatka, a zaraz powiem o herbatce. Po prostu wraca non-stop. Ja już... Czyli herbatka jest tym numerem. Herbatka jest numerem powracającym, zresztą tak samo jak Hawajka. Bond troszeczkę mniej, szczególnie teraz, tak jak rozmawialiśmy, miałam pewną sytuację, więc też nie za bardzo teraz chcę go robić, ponieważ został skradziony, no i trochę go szkoda. Umówmy się. I mówmy o tym szczerze i otwarcie. Taka jest prawda. Nieważne. Teraz też jak... Przecież doskonale wiesz, co robię. Wiem, że zawsze mnie obserwujesz czułym okiem. Sorry. Social media to zrobiły. Ale nie, słuchajcie, ja nie wszystkich obserwuję. Są osoby, które obserwuję, bo patrzę, jak się rozwijają, jak robią karierę. I zaraz o twojej karierze będziemy oczywiście dalej mówić. Jak teraz wiesz, moje numery bardzo ewoluowały, zmieniły się i już z tej takiej śmiesznej bany takiej jest teraz bany, która jest bardziej, idzie w stronę fetyszu, klasyki. Oczywiście nadal są te śmieszne numery, bo przecież i herbatka, która jest wystawiana, i ten nowy numer, który się nazywa Wonderland, który jest też zrobiony, znaczy został zrobiony kompletnie na śmiechowo, na wariata. Ale on jest kontynuacją herbatki? Tak. Przecież herbatka jest oczywiście o Alicji w Krainie Czarów. I tamten też, ponieważ wtedy nie mogłoś być na moim dziesięcioleciu, niestety. A to była cała historia właśnie o tym, jak to królik wpadł do nory i pomyka w Krainie Czarów. No dobra, i teraz ja przerywam, bo ja muszę zadać to pytanie. Tak. No bo każdy z nas, wchodząc w burleskowy świat, wybiera sobie... Nika. Już wiem, o co mnie zapytasz. No i oczywiście zapytam, dlaczego Bany Delish? Dlaczego Bany Delish? To też jest historia i to jest kompletny przypadek, jak ja mówiłam, całe moje życie to przypadek. I wszystko się zawsze rozbija o ludzi, którymi się otaczam. Dawno, dawno temu za górami, za lasami byłam w związku z pewnym Brytyjczykiem, takim dużym chłopcem, który mówił do mnie honey, honey, potem było bunny, bunny. No i tak już zostało honey, honey, bunny, bunny. No jak zaczęła się ta moja kariera rozwijać i tak dalej, no to wypadało wreszcie sobie wybrać nika. No więc nie wiem, czy pamiętasz, była taka książka Joe Tidswelden, Burlesque Handbook, taka czerwona, wąska. I tam właśnie Joe Eldon, która jest przecież twórczynią nowojorskiej szkoły burleski,
zresztą jedną z pionierek także burleski w Nowym Jorku, miała rozdział poświęcony, w jaki sposób należy tworzyć niki burleskowe. Uwaga, to jest książka, kuźwa, początek 2000, końcówka lat 90. Myślę, że jakoś tak. A u nas no, dużo, dużo później. Dokładnie. Więc ona tam miała cały rozdział na ten temat i było, że musi być zwierzątko i coś albo francuskiego, albo niemieckiego. No więc jak już mieliśmy to bany, ja mówię, dobrze, ale słuchaj, no ale bany co? A on tak siedzi, taki duży chłopak, jak położył sobie rączki na brzuszku, tak siedzi, patrzy się na mnie, trochę tak się zaczął kiwać, jak takie bezdomne dziecko i mówi, bunnies are delicious. A ponieważ w slangu londyńskim delish oznacza smakowity, i tak powstała bunny delish, żeby było z francuska. Natomiast ja wtedy nie miałam kompletnie świadomości o istnieniu Catherine Delish. Dopiero się dowiedziałam już znacznie później i się tak strasznie cieszyłam, że podjęłam decyzję, że to jest bunny delish, a nie bunny delish, bo byłoby mi tak strasznie głupio popełnić takie faux pas. Ja zresztą miałam okazję poznać Catherine Delish całkowicie przypadkiem na jednym z online'owych kursów, które moja przyjaciółka z Portland organizuje w trakcie COVID-u i ona miała przecudowny wykład na temat perwersji spojrzenia. Było to cudowne. Bo, słuchajcie, bo to jest jedna rzecz, kiedy oglądacie burleskę, ale prawdziwą burleskę, nie tą z filmu burleskę. Nie, żadne. Kiedy oglądacie prawdziwą burleskę, wam się wydaje, że to jest takie proste. Wejść na scenę, zdjąć ubranie, pomachać pupą, machnąć cyckiem. Nie, to najczęściej jest, żeby taki numer w ogóle pokazać, poświęcamy bardzo dużo pracy na przygotowanie, na wymyślenie kostiumu, na wymyślenie fabuły tego numeru oczywiście. I takich warsztatów, ja zazdroszczę, że w takim warsztacie mogłeś uczestniczyć, no bo o perwersji spojrzenia w burlesce. To było cudowne. My moglibyśmy w ogóle tutaj prowadzić dla was, zamiast tej rozmowy o tym opowiadać, co to jest w ogóle perwersja spojrzenia, czemu ona służy, ale ja myślę, że lepiej jak pójdziecie na jakiekolwiek show burleskowe i spróbujecie zobaczyć tą perwersję w naszym spojrzeniu ze sceny, bo to jest, i spróbujecie to nazwać, bo to jest, burleska jest sztuką, to nie jest striptiz, to nie jest, ja to powtarzam od lat wszystkim i ja przepraszam, także, że teraz jak gdyby to wchodzę ale kochanie, w to, proszę, bo to chodzi o taką prostą rzecz, jest sztuką, jest tak. Teatrem, jest syntezą wielu sztuk tańca, teatru. Zresztą pamiętaj, że burleska, szczególnie europejska, wywodzi się z teatru. Oczywiście, że my tak. Się wywodzimy z tej właśnie pantonimy, z tego, z wodewilu, czyli my byliśmy w wodewilach tak naprawdę. My byliśmy częścią wodewili. No to jest jak gdyby wpisane w historię teatru europejskiego. Oczywiście. To nie jest tak, że to nagle się na początku XXI wieku objawiło. To było zawsze. Tylko na początku XXI wieku w Europie i także w Polsce burleska rozkwitła na nowo. To jest taki renesans, który trwa w tej chwili. Ale już jak gdyby koniec tych historycznych opowieści o burlesce, słuchajcie, bo my naprawdę moglibyśmy zamiast tu rozmawiać o bany, razem prowadzić wykład z historii burleski, nie tylko polskiej. Bany, jest coś takiego niesamowitego w twojej karierze, bo ja oczywiście zdefiniowałem twoje numery jako parody burlesk na pewnym etapie. Na pewnym etapie to było, tak. I to było przepiękne, to, bo słuchajcie, jeżeli kogoś się tak definiuje, to nie znaczy, że się chce go obrazić, tylko po prostu gdzieś tam się go umieszcza w jakiejś szufladce, chociażby układając line-upy show. Tak. Tak, że teraz damy taki numer, że on jest i mocny, i fajny. I ludzie widzą jak gdyby, jak ty się tym bawisz, jak się bawisz swoim ciałem, jaki masz do niego dystans ogromny, bo to jest niesamowite tak naprawdę w tym, co ty robisz. I w pewnym sensie z tego parody, bo raz przeszłaś rzeczywiście do numerów ostrzejszych, tak. Na ciebie się z przyjemnością na scenie patrzy i to wszyscy, którzy to oglądają, twoje numery, to mówią, to nie tylko, że ja teraz z tą rozmawiam i tutaj chcę się, że tak powiem, podlizać. Oj, proszę cię, teraz się lat zdamy stylówko, że to byłoby ciężko, naprawdę. I teraz jest tak, że w pewnym momencie ty zaczynasz występować, ja powiem, na początku, na scenach praktycznie całej Europy. Tak. Bo to jest i Paryż,
W Paryżu jestem w stałej obsadzie Wunder Cabaret. Właśnie 5 października wracam w tym roku strasznie późno, bo normalnie już byłabym 3 razy, ale no, cały takie, czas takie tam wydarzenie się... jest w Paryżu, będzie taka olimpiada, takie coś nie, po prostu ciągle działo. Nam się nie układały terminy, bo ja ciągle gdzieś byłam, ale nie tam, gdzie powinnam. Poczekaj, i teraz jest tak. To jest Paryż, to jest to słuchajcie, ten Paryż to utkwi mi tak w głowie, jak gdyby i ten kabaret, w którym występujesz, mówię, kurczę, to jest ten, ale to nie jest tylko Paryż, bo to są też inne miasta tak, w Europie. Byłam, występowałam w Londynie, w Glasgow, w Bazylei, w Ferrarze, w Brnie, gdzie jeszcze? Gdzieś, w Eindhoven, w Antwerpii. Poczekaj. Jako pierwsza polska performerka występowałam na online'ach w Stanach Zjednoczonych podczas pandemii. Więc niech mi nikt nie mówi, że był pierwszy, bo to ja byłam pierwsza. I teraz miałam niezwykłą przyjemność jako pierwsza polska performerka, która nie jest rezydentką w Seulu, wystąpić podczas eventu Pride'owego w Seulu. W cudownym klubie, takim niedużym, malutkim klubie w samym sercu Itaewon. A Itaewon to jest taka bardzo fancy dzielnica, gdzie imprezki, bary, imprezki do 5 nad ranem i tak dalej. I tam jest taki mały klub, który nazywa się Night Sounds. Dziupelka. Z przepięknym barem, na którym można tańczyć. I wręcz się zachęcało nas, żebyśmy na tym barze tańczyły. W momencie, kiedy ja wystąpiłam i wszyscy, najpierw w ogóle podchodzimy do tego baru, bo szliśmy na kolację i mój partner mówi, słuchaj, to gdzie jest ten bar? Kuźwa, nie wiem, no gdzieś tutaj musi być. I idziemy tą ulicą, gadamy, ja nagle mówię, ty, Night Sound. Mówię, ty, faktycznie. I przy samym wyjściu jest taki ekranik sobie, na którym się zmieniają zdjęcia, a na nim moja gęba. Pa-pa. I po prostu to było dla mnie coś tak niesamowitego, wiesz, było tak, o rany, to ja, o jakie ładne zdjęcie. Myślę, kurde, no znam to zdjęcie, no, ale jak to ładnie wygląda. I normalnie w tym klubie, tam powiedzmy, tam są pokazy zawsze czwartek, piątek, sobota, niedziela. Ja miałam pokazy w sobotę i w niedzielę, w sobotę zrobiłam się o północy, a w niedzielę tam 22. No i ja mówię, dobra, no do tego tak przeszliśmy, mało ludzi, mówię, a to tam pewnie będzie tak jak zwykle, jak podglądałam na Instagramie, będzie tam trochę osób, będzie można spokojnie pomiędzy ludźmi potańczyć, bo tutaj mnie zachęcała Flower Bomb, mówi, kochana, bo to wiesz, bo tu trzeba wejść do publiczności. Ja mówię, mówimy tym samym językiem, nie? No więc tutaj do publiczności, ta la 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 la. No dobra, no to ja się przebieram. Ten backstage z tyłu, to powiem ci, że ten worku kości to był luksus. Bo to było mniej więcej tyle było tam miejsca. Fajnie było. Nieważne. No i już czekam, już wiem, że zaraz to ja, bo już mówią, no to zaraz tutaj za 5 minut, no to ja już stoję, ubrana stoję, czekam. No dobrze, no i tak co chwilę muzyka się prawie zatrzymuje, wiadomo, no to teraz ja. Ja cały czas nie ja. Wreszcie mówię, dobra, rozchyliłam sobie tak lekko kotarkę, żeby zobaczyć, ile tam jest ludzi. A tam było szaro. A ja mówię, o, no dobra. No i słyszę, że ci ludzie już tam się strasznie jarają, że już tą kotarkę rozchyliłam. No więc tak dla jaj wysunęłam rękę. Mówię, zobaczymy, co się wydarzy. Słuchajcie, takiego wrzasku ja już dawno nie słyszałam. Znaczy, przedtem taki wrzask to słyszałam, jak występowałam na otwarciu Slay Space w Krakowie, no ale tam to było 400 osób, tak? Czy 500 osób na tej jednej łajbie. Natomiast, no tutaj, na to malutkie miejsce, ja kompletny no name, no bo przecież, no nikt nie zna, kto w Seulu zna Bane Delish, no umówmy się, no. Ale już znają. Ale już znają, tak? Już znają. I autentycznie, jak weszłam na scenę i robiłam mój czerwony numer, ten Icy Red, mówię, dobra, wyszłam. I mówię, no to ja sobie zejdę. Spróbowałam zejść do ludzi, udało mi się to raz, ale ludzie po prostu próbowali mnie pochłonąć.
No więc zaprzestałam tego cudownego pomysłu. Więc naprawdę udało mi się na tym Pride'owym evencie mieć niesamowite doświadczenie. Noc później, kiedy już autentycznie na Itaewon nic się nie działo, mieliśmy na show 10 osób, ale i tak się wszyscy świetnie bawili. I jeszcze najpiękniejsze było to, że w sobotę ja wyszłam, potem występowała po mnie Flower Bomb, która jest w ogóle, ona zarządza tą seulską szkołą burleski, jest headmistress, no bo jakby inaczej. No więc ja się przebrałam, już mniej więcej chyba miałam nawet tę samą sukienkę. Już miałam też, założyłam już sandały. No bo wiecie, no przecież nie będę chodziła z gołą dupą po barze w centrum Seulu. No po pierwsze, to nie wypada trochę. Po drugie, to jest mały bar, nie znam tam nikogo, więc nie będę robiła z siebie nie wiadomo kogo. Przebrałam się jak normalny człowiek, ona występuje, ja się tam bawię, krzyczę, ta la la. I nagle ludzie, którzy stali, odwracają się tak, o Boże, to ty? Ja Boże mówię, bardzo. Tak, nie poznaliśmy cię, no. Bo ty jesteś taka malutka. I generalnie to trochę jest tak, że jak schodzimy ze sceny i się przepieramy i ludzie nas nie poznają, to znaczy, że nasz numer był naprawdę genialny, tak. I wspaniały, bo tam byliśmy tą postacią, którą się wcielaliśmy. A normalnie to my prywatnie potrafimy, że tak powiem, sobie zejść po cichu na tego drinka po występie. I jak ktoś się dopatrzy, że to my, no to są w ciężkim szoku. Tak. Tak? Że, a jak to niemożliwe, że ty tak. O Jezu, słuchaj, miałam taką sytuację, jak występowałam w Berlinie. O Berlinie zapomniałam. Występowałam w Berlinie w Zum Starken August. Wiesz, taki bardzo też już kultowy lokal. No i występuję, jeden, drugi numer. No i tam oczywiście ludzie w ogóle, jedna dziewczyna przychodzi do mnie, że ona się w ogóle popłakała, jak ten numer widziała. Ja mówię, o rany, no dobra, fajnie było, nie? I ja stoję cały czas na scenie i jeszcze chyba już buty zdjęłam i trzymam te buty w ręku, tu jestem w takim kimono i tak stoję, nie? Oni mówią, dobrze, no chodź, to pomożemy ci zejść. Ja mówię, dobra, no to super, bo tam ludzie już szli do zdjęć, więc pomogli mi zejść, jeszcze chcieli pogadać i ja nagle stanęłam przy nich. A oni tak, Jezu, to ty taka mała jesteś? Ja mówię, tak, cały 1,58 m. Dobrze, na koniec pytanie, gdzie cię możemy zobaczyć za chwilę? Za chwilę, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to 13 lipca będę w scenie Chmielna. Z Natalii Sonnenschein w jej nowej produkcji. Potem 20 lipca, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, wiesz dlaczego, będę na afterze po Paradzie Równości w Szczecinie. Więc słuchajcie, teraz jest tak. Jak w Polsce, to najłatwiej oczywiście w Warszawie, w nowym show Natalii Sonnenschein. Powtórzmy datę. 13 lipca. 13 lipca. A tydzień później w Szczecinie. A tydzień później w Szczecinie, po Paradzie Równości w Szczecinie, tak więc wiecie, można złapać. A jeżeli ktoś chce, to jeżeli dobrze pamiętam, w październiku, którego października w Paryżu? 5 października. 5 października. Słuchajcie, będzie po Olimpiadzie, będzie w Paryżu taniej, bo wszystkie ceny spadną, więc wtedy warto do Paryża pojechać, nie tylko pozwiedzać, nie popatrzeć na tę nudną wieżę Eiffla, wiem co mówię, tylko po prostu pójść do kabaretu i zobaczyć burleskę w Paryżu, w której występuje nasza wspaniała performerka Vanny Delisch. Vanny, ja ci pięknie dziękuję za tę rozmowę. Ja ci bardzo dziękuję. Wiecie, co teraz macie robić? Po pierwsze, śledzić Vanny Delisch w mediach społecznościowych. Będę opowiadała różne historie i podawała nowe daty. Więc wiecie, to warto śledzić, bo wtedy będziecie wiedzieli, gdzie zobaczyć Vanny Delisch i jej perwersyjne spojrzenie ze sceny, albo słynny, sławetny numer z herbatką. Tak. A poza tym, wiecie co, czytajcie dobre książki, chodźcie do kina na dobre filmy, chodźcie do teatru, oglądajcie wartościowe spektakle, słuchajcie dobrej muzyki, no i co najważniejsze, bo bez tego nie będziecie mogli ani chodzić do kina, ani do teatru, ani słuchać muzyki, ani czytać, dbajmy wszyscy o przyrodę. No, a wy teraz wiecie, co macie zrobić. Subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, żeby nie przegapić kolejnego odcinka Rozmów na Magazynowej i łatwo wracać do tych, które już były. No i cóż, Vanny, jeszcze raz pięknie ci bardzo dziękuję. Ci dziękuję, kochanie. Pięknie ci dziękuję. Bardzo. Trzymam kciuki za wszystko. Dziękuję. I cóż, do zobaczenia na następnym odcinku Rozmów na Magazynowej 14a i na show burleskowych, gdzie wystąpi Vanny Delisch i także w teatrze Druga Strefa. Cześć. Pa.